oto mecenasi Układu Porannego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Mecenasom bardzo dziękuję. Grupa osób znieważała i opluwała polskich żołnierzy pilnujących granicę. Były wiceminister sprawiedliwości został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Polska miała odrzucić propozycję rozmów z Białorusią o sytuacji na granicy. Warszawa wywiera presję na Mińsk blokowaniem przepływu towarów. Joe Biden w orędziu do narodu wezwał do ochłodzenia retoryki politycznej po ataku na Donalda Trumpa. Chińska gospodarka rozwija się wolniej niż zakładano. W całej Europie narasta problem z bezdomnością. Wtorek, 16 lipca, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z udziałem grupy osób wyzywających i opluwających żołnierzy pilnujących polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że sprawa jest obecnie wyjaśniana przez służby. Na materiałach wideo widocznych jest co najmniej kilkanaście głośno i wulgarnie zachowujących się osób. Pierwsze nagranie pokazuje wymianę zdań między młodzieżą oraz żołnierzami Wojska Polskiego, chcącymi uspokoić sytuację. Z kolei na drugim opublikowanym filmie grupa składająca się najprawdopodobniej głównie z kobiet wykrzykuje wulgarne hasła pod adresem wojskowych. Poza tym widać, że żołnierze są nie tylko obrażani wulgarnymi określeniami, ale także popychani oraz opluwani. Po chwili wojskowi odjeżdżają swoją ciężarówką. Ministerstwo Obrony Narodowej w reakcji na zamieszczone w sieci nagrania poinformowało, że do zdarzenia doszło w nocy z 13 na 14 lipca w pobliżu granicy Polski z Białorusią. Grupa 20 osób miała naruszyć nietykalność cielesną żołnierzy oraz wykonywać wulgarne gesty. Wydarzenie jest obecnie badane przez Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową i Policję, a przesłuchanych w sprawie zostało na tę chwilę 17 osób. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała posła Marcina Romanowskiego w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości z Funduszu Sprawiedliwości. W ubiegły piątek Sejm pozwolił na aresztowanie, uchylając immunitet byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. ABW przeprowadziła czynności na podstawie polecenia otrzymanego przez prokuratora nadzorującego sprawę. Prokuratura Krajowa, odnosząc się do zatrzymania posła Romanowskiego, podkreśliła, że usłyszał on łącznie 11 zarzutów popełnienia przestępstwa. Dotyczą one m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Reprezentujący byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że jego klient został zatrzymany we własnym mieszkaniu, w którym nie zabezpieczono zarazem żadnych dowodów. Zdaniem prawnika działania ABW były zbędne, ponieważ Romanowski wyraził gotowość stawienia się w wyznaczonym miejscu, a w piątek po uchyleniu immunitetu sam zgłosił się zresztą do prokuratury krajowej. Polityk suwerennej Polski będzie przesłuchiwany przez prokuratora. Jego zatrzymanie nie może trwać dłużej niż 48 godzin, o ile sąd nie znajdzie przesłanek pozwalających na jego tymczasowe aresztowanie. Śledztwem objęte jest funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości nadzorowanego przez Romanowskiego od 2019 do 2023 roku. Krytycy rządu Mateusza Morawieckiego uważają, że pieniądze przeznaczane na jego funkcjonowanie były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, dlatego musi on zostać rozliczony. Według polityków PiS działania prokuratury są motywowane politycznie i mają zastraszyć opozycję. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że jest gotowe na podjęcie dialogu z Polską w sprawie sytuacji na granicy obu państw. Propozycja rozmów miała zostać odrzucona przez stronę polską, która próbuje naciskać na Białoruś poprzez utrudnianie przepływu towarów z tego kraju. Szef białoruskiej dyplomacji Maksim Ryżanko przekazał państwowym mediom, że deklaracja w tej sprawie została przekazana władzom w Warszawie poprzez Charge d'Affaires Polski na Białorusi. Rząd w Mińsku wyraził w niej gotowość podjęcia rozmów z każdą polską delegacją składającą się z przedstawicieli władz czy specjalistów. Ryżanko uważa, że wokół sytuacji na polsko-białoruskiej granicy narosło wiele mitów i rzekomo na ten temat powielane są nieprawdziwe informacje. Zaprzeczył na przykład doniesieniom o tworzeniu przez białoruskie służby obozów przygotowujących imigrantów do ataków na funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego.
Propozycja rozmów miała zostać odrzucona przez polski rząd. Białoruski MSZ uważa, że Polska zaczęła wysuwać polityczne żądania pod jego adresem. Opozycyjne białoruskie media zauważają, że liczba imigrantów znajdujących się na granicy polsko-białoruskiej w ostatnim czasie wyraźnie zmalała. Najprawdopodobniej ma to związek z działaniami polskiego rządu, który czasowo wstrzymał przyjmowanie białoruskich ciężarówek na przejściu granicznym w Kozłowiczach, a także rozpoczął dokładne kontrole w porcie przeładunkowym w Małaszewiczach. Ta forma nacisku pozwoliła już na zwolnienie z więzień części opozycjonistów. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy miała być również jednym z tematów poruszanych podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Chińskiej Republice Ludowej, która blisko współpracuje z Białorusią. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał w swoim orędziu telewizyjnym do ochłodzenia retoryki politycznej. Sobotni zamach na Donalda Trumpa uznał właśnie za efekt radykalizacji nastrojów w amerykańskim społeczeństwie. W trzecim orędziu w trakcie swojej prezydentury Biden podkreślił, że listopadowe wybory prezydenckie są niezwykle ważne. Ich wynik może na najbliższe dekady przesądzić o kształcie nie tylko samej Ameryki, ale także całego świata. To nie oznacza, że kampania przedwyborcza powinna być traktowana niczym pole bitwy. Prezydent USA w związku z tym wezwał Amerykanów do obniżenia temperatury w polityce, bo wszyscy mieszkańcy kraju powinni być traktowani z godnością i szacunkiem, a nienawiść nie powinna mieć bezpiecznego schronienia. W jego opinii podziały w Stanach Zjednoczonych stały się zbyt ostre, dlatego coraz większą rolę odgrywa dezinformacja i zamykanie się w swoich bańkach informacyjnych. Biden w telewizyjnym wystąpieniu złożył kondolencje rodzinie zabitego uczestnika wiecu Trumpa, który sam został ranny podczas sobotniego ataku. Były amerykański prezydent jeszcze przed wystąpieniem swojego rywala w listopadowych wyborach również wezwał Amerykanów do jedności. Niektórzy politycy partii republikańskiej uważają, że winny zamachu na życie Trumpa jest sam Biden, który miał rzekomo podżegać do jego zabicia swoją niedawną wypowiedzią podczas niedawnego spotkania z darczyńcami partii demokratycznej. Zdaniem kongresmena Mike'a Collinsa, Biden wydał wówczas rozkaz zabicia Trumpa. Wzrost gospodarczy w Chińskiej Republice Ludowej jest słabszy od oczekiwań ekonomistów. Tamtejsze Narodowe Biuro Statystyczne wezwało władze do większego pobudzenia gospodarki, a zwłaszcza rynku wewnętrznego. W drugim kwartale bieżącego roku chiński produkt krajowy brutto urósł w ciągu ostatniego roku jedynie o 4,7%. To najgorszy wynik od blisko 5 kwartałów. Dodatkowo jest on niższy od oczekiwań, bo ekonomiści zakładali, że wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie ponad 5%. Zdaniem analityków cytowanych przez amerykańską telewizję CNBC, w tym roku chińska gospodarka urośnie tylko o 4,8%. Oczekiwań nie spełniły również dane statystyczne dotyczące sprzedaży detalicznej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła ona o 2%, podczas gdy ekonomiści prognozowali wzrost na poziomie 3,3%. Lepiej wypadła produkcja przemysłowa. Analitycy uważali, że w czerwcu osiągnie ona wzrost na poziomie 5%, a ostatecznie zwiększyła się ona o 5,3%. W sektorze produkcji wysokich technologii wzrost wyniósł 8,8%. Ponadto zaskoczył eksport, który w ciągu roku wzrósł o 8,6%. Chińskie Narodowe Biuro Statystyczne uważa, że władze w Pekinie powinny podjąć działania mające na celu ożywienie gospodarki. Mogłyby to uczynić na przykład poprzez zwiększenie popytu wewnętrznego. Przez najbliższe 4 dni obradować będzie trzecie plenum Komunistycznej Partii Chin. Specjaliści uważają, że podjęte w jego trakcie decyzje mogą wpłynąć na sytuację rynkową. W ciągu ostatniej dekady w całej Europie zaczął narastać problem z bezdomnością. Szacuje się, że każdej nocy w Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii dachu nad głową nie ma blisko milion osób. Stacja Euronews zaznacza, że nie istnieje z góry ustalona międzynarodowa definicja bezdomności. Każdy kraj przygotowuje swoje wyliczenia na podstawie przyjętej przez siebie metodologii, dlatego rzeczywista liczba osób nie mających miejsca zamieszkania najprawdopodobniej jest jeszcze wyższa. Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi zebrała dane z całej Europy, według których najgorsza sytuacja ma miejsce w Wielkiej Brytanii i we Francji. Na Wyspach liczba bezdomnych wynosi 43 osoby na 10 tysięcy mieszkańców. Według francuskich danych odsetek ten wynosi z kolei 31 osób na 10 tysięcy mieszkańców. W obu krajach odsetek ten zwiększył się dwukrotnie w ciągu zaledwie ostatnich 10 lat.
Poza Francją, w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej znajdują się Czechy, Niemcy i Irlandia. W przypadku wszystkich tych krajów wspomniany wskaźnik wynosi powyżej 25 osób. W Polsce bez dachu nad głową pozostaje 5 osób na 10 tysięcy mieszkańców. Eksperci wypowiadający się dla Euronews twierdzą, że bezdomność staje się coraz większym problemem z powodu rosnących cen mieszkań i ograniczenia zasiłków mieszkaniowych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. A oto mecenasi Układu Porannego. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Portu, platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Mecenasom bardzo dziękuję.